Witajcie w kolejnym materiale. Na ten film tak naprawdę zamiarowałem się bardzo długi czas, ale no nie było możliwości. Dzisiaj nadarzyła się pierwsza okazja i polatamy tutaj sobie. Jak widzicie, wyłania się nam tutaj kompleks pomieszczeń w budynku. Jest to opuszczony budynek. Jak widzicie, po prawej stronie mamy kolejny jakiś opuszczony budynek. Może jakiś spichlerz. A po lewej stronie mamy naszą docelową lokalizację i będziemy dzisiaj tutaj testować cały system Walksnaila. Tak więc mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba i odpowie Wam na znaczną ilość pytań, jakie tutaj pisaliście w komentarzach w poprzednich materiałach. No, jak widzicie, ten kompleks naprawdę robi wrażenie. Dalej ciężko jest się przeprawić na pieszo, tak więc zwiedzimy sobie też i troszeczkę okolicy z pokładu drona. Ja już tutaj nie przedłużam dla Was materiału. Zapraszam Was na pokład drona i na testy. Ale zanim zaczniemy jeszcze loty, to chwilę porozmawiajmy sobie o zestawie, na kim będziemy dzisiaj wykonywać testy. Zestaw to dobrze Wam już znane anteny Faxer Lollipop 4+, które mam dołączone do nadajnika wideo. Dzisiaj, jak widzicie, są one bez osłon, tak więc będziemy mieli wykluczone wszelkie tutaj możliwe rzeczy, które dodatkowo nam będą ucinały w jakikolwiek sposób zasięg. Natomiast co do gogli, na goglach cały czas dobrze już Wam znany zestaw, również anteny Faxer Lollipop 4+, które jak widzicie mam założone u góry gogli. Są to 15-centymetrowe anteny dookólne. Natomiast z przodu gogli dwie anteny kierunkowe, oryginalne od Walksnaila. Zobaczymy, jak dzisiaj taki zestaw będzie się sprawował w bando. Tak więc tym razem faktycznie przenosimy się już na pokład drona. Lot numer 1 rozpoczniemy od razu rozdzielczości 1080p. Bitrate ustawiony na standard. Framerate ustawiony na standard dla tego lotu. A następny lot wykonamy sobie tym razem na framerate ustawionym na high, czyli na 100 klatek na sekundę. Zobaczymy, czy będę czuł jakąś różnicę. Engines armed. Oops. Danger. No i co? Lecimy. Jak na razie jest całkiem przyjemnie. Okej, troszeczkę laguje. Tutaj będzie bardzo ciekawie. Jak widzicie, mamy sporo tutaj krzewów, krzaków i jeszcze nie wiadomo czego sporo. No to było całkiem komfortowo. Lecimy dalej. Dopowiem Wam, że naprawdę jestem zaskoczony. Tutaj nie widzę, co znajduje się za oknem. Widzicie, musiałem bardzo wolno wylecieć przez to okno, żeby zobaczyć, co tutaj się znajduje tuż za nim. Ale powiem Wam, że naprawdę jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Rany. Powiem Wam tak, w tej lokalizacji latam pierwszy raz. O, zaczyna troszeczkę lagować. Jesteśmy blisko wody. Jesteśmy akurat w takim położeniu, że wolałbym dzisiaj nie robić testów nad wodą, bo nie znajdujemy się w zbyt dogodnej pozycji, żeby tam sobie wlecieć. Nie no, powiem Wam, że bomba. Bomba.
Dobrze, że udało nam się dzisiaj zająć tę lokalizację. Jesteśmy tutaj dzisiaj jako pierwsi. I to jest tak naprawdę mój pierwszy lot w tym terenie. Jeja, powiem wam, że wciąga to, co widzę. Latamy na rozdzielczości 1080p. Tu będziemy mogli pewnie sobie zejść w dół. Okej. Ale co? No my mieliśmy testować Bando. Wracamy na Bando. Co tam będziemy sobie przy krzaczkach latać? Krzaczki to jeszcze zdążymy sobie pozwiedzać, pooglądać. Dzisiaj musimy skorzystać z tego, że to miejsce udało nam się w ogóle zająć. To jest, słuchajcie, coś niesamowitego. Bo praktycznie kiedy bym tutaj nie próbował zajrzeć, to zawsze ktoś był. No i powiem wam, że naprawdę bardzo przyjemnie się tu lata. Delikatnie tutaj lagowało, ale to bardzo delikatnie. Tutaj wszystko widzę. Lecieliśmy do pomieszczenia numer 1, teraz do pomieszczenia numer 2. I do pomieszczenia numer 3. I zobaczcie, ja dalej mam naprawdę świetną wizję. Wylecimy tutaj w górę. Widzę, że nie bardzo. Tutaj bardzo dużo mamy już malutkich krzewów u góry tego budynku. Okej, okay, to wlećmy może sobie tutaj na prawą część. Widzicie, lecę bardzo wolno, bo nie znam tego terenu. Bardzo dużo mamy tutaj zieleni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ale można, powiem wam, że naprawdę komfortowo na tym systemie sobie pozwiedzać. Wciąga ten obraz, który ja teraz widzę w goglach, naprawdę bardzo wciąga. Okej. Okay. Już jak widzicie, powoli się kończy bateria. Będzie pora już pewnie wracać. Tutaj wydostaniemy się tędy? Myślę, że tak. Mhm. Bezproblemowo. Tak więc co? Wracamy do naszego miejsca startowego. I teraz będzie to, o co prosiliście już wcześniej. Czyli frame rate ustawiony na wartość high. 6 minutes. Engines disarm. I teraz wykonamy sobie drugi lot. Drugi lot będzie tym razem w ustawieniu frame rate ustawionym na wartość high. I słuchajcie, taka ciekawostka, frame rate'u na wartość high nie da się ustawić przy rozdzielczości 1080p. Musimy zjechać na rozdzielczość 720p i w rozdzielczości 720p przy framerate ustawionym na wartość high, czyli 100 klatek na sekundę. Mogę również ustawić bitrate na wartość high, czyli 50 megabitów, ale żeby test był mniej więcej porównywalny, nie będę tutaj zmieniał bitrate'u, zostawimy sobie na bitrate ustawiony na standard. No i tutaj muszę jeszcze wybrać kanał. Bo przy zmianie rozdzielczości tutaj wskoczył kanał publiczny i mielibyśmy o wiele gorszy zasięg. Tak więc zawsze po każdej zmianie rozdzielczości czy bitrate'u trzeba zazwyczaj zmieniać tutaj z kanału publicznego na kanał,
któryś z dostępnych. Jakie są tutaj do odczucia? Jak widzicie tutaj, żeby lecieć w tym trybie frame rate ustawionym na wartość high, czyli 100 klatek na sekundę, nie mogę być połączony z innymi goglami. W tym przypadku ja tak jak byłem wcześniej połączony z goglami z bratem. Tutaj w zamian za to mamy dostępny klatkaż 100 klatek na sekundę, bo tyle gogle WalkSnaila maksymalnie obsługują. I czy widzę jakąś różnicę? Czy jest tutaj coś, co dostrzegam od razu? Oczywiście, wszystko dzieje się znacznie szybciej, ale tak jak tutaj przelatuję przy tych krzakach, mam wrażenie, że nieco mocniej zaczyna klatkować, lagować. Dzieje się wszystko znacznie szybciej, widać to, bo wcześniejsze wrażenia na frame rate ustawionym na wartość standard to były takie bardziej doświadczenia kinowe. Natomiast tutaj już przy wartości high mamy uczucie zbliżone do poczciwego analoga. Mamy mniejsze opóźnienia. A co najmniej tak nam się wydaje. Bo otrzymujemy więcej klatek. A więcej klatek to też i więcej informacji. Jak mi się tutaj lata? No powiem wam, że ten tryb faktycznie jest bardzo zbliżony do analoga. Można nawet już tutaj nieco bardziej poszaleć sobie akrobacyjnie. Ale cały czas gdzieś tam delikatne przylagi się trafiają przy tym frame rate ustawionym na wartość high. Jak widzicie, nie przestawiałem tutaj jeszcze bitrate'u. Bitrate cały czas to 25 megabitów na sekundę. Ale mam wrażenie, że tym obrazem bardziej szarpie. Mam poczucie, że ten obraz jakby no faktycznie jest wszystko szybciej, dzieje się tutaj akcja znacznie szybciej i nawet jest takie poczucie większego synchronizowania z lotem dronem, z ruchami jego, z tym co wykonujemy na drążkach i tak jak on leci, ale kosztem tego, że no akurat wyczuwam, że bardziej szarpie tym klatkarzem, nie ma takiego płynnego uczucia przechodzenia w tym obrazie, tylko takie bardziej no jest szybko, jest fajnie i nagle tak szarpie. I to, co ciekawe, nie jest miarowe, tylko to się dzieje losowo. Wskoczymy sobie jeszcze tutaj, do tego pomieszczenia. Ale mimo wszystko lata mi się tutaj nad wyraz bardzo komfortowo. Także można sobie spokojnie tutaj pozwiedzać cały krajobraz. Ale widzę, że dla tego systemu już jest jednak ciężej na frame rate ustawionym na wartość high. No i oczywiście dzisiaj sobie lecimy na antenach odsłoniętych. Mimo, że mam uszkodzoną osłonę jednej z anten, tak postanowiłem, tak jak ostatnio pisaliście w komentarzach, zdjąć wydrukowane osłony i lecieć bez wydrukowanych osłon. O, zobaczcie, no ten most naprawdę jest piękny. Wrażenia tutaj są nieziemskie. Piękny krajobraz, naprawdę. Okej, słuchajcie, wskoczymy sobie jeszcze na bando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda tutaj. No dachu to faktycznie tutaj w ogóle to nie ma. Nie no, słuchajcie. Penetracja sygnału jak na taki kompleks pomieszczeń jest naprawdę świetna. Oj. Tak to właśnie z tym bando mamy. Jest tyle roślinności i słuchajcie, ten system naprawdę daje radę. Oczywiście mam tutaj
tylko dwie anteny oryginalne z zestawu, reszta to anteny Foxera. Także podejrzewam, że one również robią dokładną robotę w tym terenie. Ale no, to co ja widzę, to powiem wam, że wciąga. Wciąga i to naprawdę bardzo. Okej, to co? To już mamy porównanie, jak to wygląda na framerate ustawionym na standard i hardość i high. I kolejna bateria jest już założona. Tym razem będziemy wyciskać ostatnie soki z systemu WorkSnail. Teraz polecimy sobie na praktycznie maksymalnie wyżyłowanym systemie. To znaczy mocna dawcza ustawiona na 1200 mW, rozdzielczość ustawiona na 1080p, bitrate ustawiony na wartość high, framerate już tym razem na standard, nawet nie jesteśmy w stanie tutaj w 1080p ustawić framerate'u na wartość high. Tutaj framerate jest jedynie tak wysoki dostępny przy rozdzielczości 720p. Cały czas lecimy na tym samym zestawie anten, nic tutaj nie zmieniam. Chcę, żeby tutaj dzisiejsze testy były jednolite, żeby tutaj nic nie zakłócało nam dzisiejszych testów. Tak więc wzbijamy się po raz kolejny w powietrze. Muszę troszeczkę bardziej teraz uważać, bo dron jest na baterii 6S obecnie. On jest o wiele bardziej żwawy niż na 4S. No i zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Nie, no tutaj to spokojnie. O, zawadziłem, dobra. Czuć troszeczkę na tej baterii 6S, że jest cięższy i troszeczkę nim buja na boki. Jest bardzo żwawy, ale i też kiedy popuścimy gazu, no to potrafi być takim krążownikiem, ale to z taką charakterystyką, że potrafi i też pokazać pazura. Bardzo fajna zresztą konfiguracja, powiem wam, że na bateriach 4S i 6S fajnie jest mieć takie uniwersalne ustawienie. A to wszystko dzięki Betaflightowi i jego twórcom, że możemy sobie tutaj zredukować moc silników na bateriach 6S. Jeżeli mamy założone silniki dla baterii tak naprawdę 4S, czyli o wyższym kilowoltażu. Oj, ten widok, słuchajcie, no coś pięknego naprawdę, ale co tam. Tutaj to podejrzewam, że jeszcze my sobie nie raz polatamy. Dzisiaj testujemy Bando. I tak, wlatujemy sobie do pomieszczeń. Przeciśnijmy się najpierw tutaj między krzakami. Bardzo dobrze wszystko widać. No jedno pomieszczenie, to co tam, nie problem. Tutaj przeciśniemy się tędy. Jest ciasno, ale myślę, że tak, przecisnęliśmy się. O, tutaj to powiem wam, że nigdy nie byłem. Tutaj to się nawet na pieszo nie da raczej dostać. O, pewnie już dron jest bardziej zielony. Pokolorowaliśmy sobie drona. A słyszałem, że jakiś liść prawdopodobnie przekosiłem. Cóż poza tym mogę powiedzieć? Przy lataniu przy nodze, bo to praktycznie jesteśmy niedaleko, jak widzicie, cały czas poruszamy się w promieniu 100, góra 200 metrów, ale tutaj mamy naprawdę dosyć mocne zagęszczenie tutaj tej roślinności, która jest dookoła. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę mimo wszystko lata mi się nad wyraz komfortowo. Tu jest dosyć niebezpiecznie. Wolę sobie tutaj wzlecieć w górę. O, widzicie, jaka niespodzianka. No, mamy tutaj linię wysokiego napięcia. I to jeszcze tak ukrytą, dopasowaną w kolor zieleni. No, trzeba uważać.
W analogu pewnie bym miał naprawdę wielki problem dostrzec w ogóle te linie. Ale to słuchajcie, jest naprawdę ciekawe, jak ja jestem w stanie daleko polecieć. 30 seconds. Obecnie jestem dronem skierowanym tyłem do siebie. O 150 metrów. Tutaj widzicie, sporo drzew przegradza nas. A mimo wszystko ten sygnał jest nad wyraz świetny, ale nie zapominajmy jednak, że lecimy na mocy 1200 mW. Naprawdę, słuchajcie, można się zapomnieć. Wrażenia z lotu są naprawdę nieziemskie. Jak widzicie, na coraz więcej sobie pozwalam. Ale jest ta nuta niepewności cały czas. Czy zaskoczy nas czarny ekran? Nie chciałbym, żeby tutaj skończyło się nawodowaniu drona. Nie mam cały czas modułu GPS zamontowanego w dronie, więc to takie troszeczkę latanie z tykającą bombą. No może troszeczkę zbyt dosadne porównanie, bo jednak jest bardzo stabilnie i nic nie zapowiada, że będzie niespodziewany czarny ekran i nic już nie zobaczymy, gdzie lecimy. Ale no powiem wam, że no gdzieś z tyłu głowy jeszcze jest, siedzi u mnie ten obraz czarnego ekranu znienacka. Po ostatnich testach, jak widzieliście z tym czarnym ekranem, już nigdy nie miałem tej samej sytuacji. Nigdy czarny ekran nie pojawił mi się już znienacka. Ale no jednak jest ta troszeczkę tej dozy niepewności. Okej. To co, słuchajcie, lądujemy. I na dzisiaj z pleneru to by było na tyle. Jak widzieliście, tryb framerate ustawiony na wartość high znacząco zmienił tutaj postrzeganie obrazu. Faktycznie wszystko widziałem w o wiele szybszym tempie. Wrażenie było bardzo zbliżone do analoga, no ale jednak wiadomo, no, cyfra to nie analog i tutaj w tym przypadku Google obsługują maksymalny klatkaż 100 klatek na sekundę, natomiast sam system Avatar w jednostce cyfrowej, w tej nadawczej, w nadajniku, wideo potrafi przesyłać obraz w maksymalnym klatkażu 120 klatek na sekundę. I nie wiem, słuchajcie, czy to przylagowywanie, o którym wam opowiadałem, kiedy latałem na trybie framerate ustawiony na wartość high, nie wynikało właśnie z tego, że no, Google mają klatkaż 100 klatek na sekundę maksymalnie, a jednostka może dać 120. Albo ewentualnie, słuchajcie, może być to po prostu jeszcze lekkie niedopracowanie oprogramowania od Kalixa. Kto wie? Zobaczymy w kolejnych oprogramowaniach, czy coś się zmieni. Na dzisiaj, słuchajcie, to tyle. Loty z Bando będą również w kolejnym materiale. A dzisiaj się z wami żegnam. Oczywiście standardowo dzięki za łapki w górę. Jeżeli wam się materiał podobał, to również o nie proszę. To nieco nam wybije film w górę, żeby inni również mogli szybciej znaleźć materiały o Walksnailu i nasz kanał. I oczywiście dzięki za te subskrypcje obecne, jak i nowe. Trzymajcie się. Do następnego materiału. Cześć.